zadowolona i mam nadzieję, że sprostam wysokim wymaganiom, które te mury stawiają referentami. Ja swoje wystąpienie postanowiłam zrobić takich jakby takich dwóch planach. Pierwszy plan będzie taki do oglądania raczej. Właśnie przedstawię taką wizualny życiorys Marii Czaplickiej, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. A potem przejdę już do bardziej teoretyczno-ogólnych ustaleń i wtedy raczej się skupię na tekście. Maria Czaplicka żyła w latach 1884-1921. 84, czyli dokładnie, to była nolatką Malinowskiego, ale żyła trochę krócej. Była warszawianką, ale urodziła się na Pradze. Jej ojciec był dyrektorem, byśmy dzisiaj powiedzieli, dworca Teres Polskiego. Należała do formacji intelektualnej, radykalnej, lewicowej inteligencji, której patronem był Wacław Naukowski. Dla Czaplickiej był on też patronem naukowym, ponieważ zaczęła jako geografka. Wyższe wykształcenie pobierała na Uniwersytecie Latającym, a potem w Towarzystwie Kursów Naukowych, gdzie także pracowała jako sekretarka, jako taka właśnie asystentka. Oprócz tych zainteresowań naukowych uczestniczyła też w życiu intelektualnym i artystycznym. W 1910 roku spędziła kilka miesięcy w Zakopanem dla podratowania zdrowia, jak to się wtedy ładnie nazywało, i w kręgu artystów skupionych wokół Władysława Orkana, jak na przykład Jan Rębowski, który Czaplicką sportretował w tym obrazie Anioły stoją na rodzinnych polach. Ona służyła mu jako modelka do postaci tego androgenicznego anioła, którego tutaj widzimy. Z Władysławem Orkanem łączyło Czaplicką coś więcej niż tylko jakaś artystyczna przyjaźń. Nie doszło do tego, jak głęboka ta przyjaźń była, ale chyba dość głęboka. Czaplicka wtedy napisała powieść dla młodzieży Olek Niedziela. Ona się kształciła do tego, żeby być nauczycielką i właśnie pracowała też już jako nauczycielka, szczególnie na tajnych kompletach. Prowadziła u siebie w mieszkaniu taki tajny komplet. I właśnie doświadczenia tej pracy, ale widziane przez oczy dziecka, które jest poddawane edukacji, właśnie zawarła w tej książce. Jest to niezwykle ciekawa rzecz z antropologicznego punktu widzenia. Dostawszy stypendium Janowskiego na studia zagraniczne, udała się do Londynu i studiowała w LSI dokładnie w tym samym czasie, co jej kolega zakopiański, ale też warszawski, Bronisław Malinowski. Ale po roku przeniosła się do Oxfordu i z bazą w Somerville College, pierwszym żeńskim kolegium. Tutaj jest kursor, właśnie tu ją widzimy, to jest Czaplicka właśnie. Na bardzo już takim zaawansowanym etapie udało mi się to zdjęcie odnaleźć w archiwum Somerville. Uważam to za wielki sukces. Natomiast nauki związane z antropologią pobierała w oksfordzkiej szkole antropologii. Tutaj na tym zdjęciu widać jej nauczycieli. Od lewej, Robert Maret, filozof i antropolog, znawca religii pierwotnych. Ten w środku to Arthur Thompson, anatom, i Henry Balfour, kurator Pitt Rivers Museum, a za nimi pierwsi absolwenci szkoły antropologii.
pod wpływem Mareta, właśnie na jego zamówienie, Czaplicka napisała swoją główną rzecz, mianowicie Aboriginal Siberia Study in Social Anthropology. Była to praca, która podsumowywała i robiła taki przegląd właśnie tego, co głównie rosyjscy, ale też polscy etnografowie na temat pierwotnych ludów syberyjskich napisali, przetłumaczone na angielski i jakby podane takie kompendium wiedzy podane brytyjskim i innym anglojęzycznym badaczom. Była to niezwykle ważna pozycja, właściwie do czasu, kiedy antropologowie mogli wreszcie jeździć tam sami i robić badania, szczególnie dla anglojęzycznych antropologów, było to kompendium wiedzy na temat Syberii. I praca w kraju, pewien rezonans w prasie też uzyskiwała. Tu Państwo macie taką malutką notkę z tygodnika ilustrowanego, napisaną przez Mariana Dąbrowskiego, męża Marii Dąbrowskiej, który zresztą kilka wywiadów z Czaplicką zrobił, kilka not na jej temat. No i wreszcie Czaplicka postanowiła sama pojechać na Syberię i sprawdzić, czy to, co napisała w Aboriginal Siberia, jest prawdą. Tu mamy ją właśnie jako taką nieustraszoną podróżniczkę. Pani profesor pewnie wolałaby ten portret, ale on jest trochę już zbyt oczywisty, więc wolałam na okładkę dać mniej oczywisty. Tutaj trasa wyprawy. Ta wyprawa była czteroosobowa. Uczestniczyły w niej dwie Brytyjki, artystka i ornitolożka i antropolog Henry Hall. Koleją transsyberyjską pojechali do Krasnojarska, tam wsiedli na parowiec i w dół Jeniseju dotarli do miejscowości Golsicha, gdzie spędzili lato. Potem Brytyjki wróciły do Anglii, wybuchła wtedy zresztą pierwsza wojna światowa w międzyczasie. One wróciły do Anglii, natomiast antropologowie dali się do jakby ten teren, spenetrowali teren między Jenisejem i Leną, który jest nazwany Ewenkiją. A potem wrócili do jeszcze pod sam koniec, jeszcze udali się na południe do Minusińska i do tych terenów i wrócili z problemami, bo oczywiście wojna im nie ułatwiała zadania do Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy świetne zdjęcie autorki, która jak wyglądała w czasie podróży. Tu jest właśnie ekipa. To jest zdjęcie przekopiowane na slajd szklany, dlatego właśnie ta widać, no jakość nie jest najlepsza, ale tu właśnie widać Czaplicką na pierwszym planie w tym białym swetrze. A tutaj ona robiła zdjęcie, tu są właśnie uczestnicy, ale, o których już mówiłam, ale też ten brodaty mężczyzna to jest ich no taki właśnie kompandon, pomocnik od różnych rzeczy. Tutaj antropologowie w strojach zimowych. I teraz trochę przedstawię trochę zdjęć tej wyprawy. Nie będę jakoś bardzo omawiać. Chcę po prostu, żebyście Państwo mieli w oczach te klimaty, że tak powiem. To jest Golcisze faktoria jednego z kupców tamtejszych, do którego przychodzili samojedzi głównie. Ostiacki łucznik, szaman, rybacy, człum z właścicielami, dzieci. O, i większość tych zdjęć to są tak zwane typy, czyli antropometryczne zdjęcia, wtedy bardzo istotne dla antropologii fizycznej. To jest jej towarzyszka podróży, Tunguska, czyli Ewenka Michika.
szaman. Szaman jest w dwóch pozycjach, czyli z przodu i z profilu. Tutaj jeszcze też chciałam pokazać pewne problemy techniczne, które Czaplicka miała. Tutaj najlepiej je widać na tym zdjęciu, że pierwszy plan jest nieostry, natomiast ostrość jest... ale szczerze mówiąc właśnie to, że widać to, co zazwyczaj byłoby niewidoczne, ma swój walor oczywiście dla historyczki, bo tam mogę zobaczyć, jak właśnie te, co tam się działo na drugim tle. No i też oczywiście zdjęcia były przygotowane do publikacji. Tutaj widać, jak są, o jeszcze może wrócę do tego, jak są retuszowane. A to zdjęcie z kolei bardzo dobrze pokazuje, dlaczego Czaplicka nie używała lampy błyskowej. Tutaj użyła i widać, jak przerażeni są, prawda, ci modele. Jedni się patrzą na nią, bo ona pewnie prosiła ich, żeby patrzyli się na nią, a inni patrzą się w stronę tego właśnie tej wybuchającej magnezji, bo tak wtedy lampa błyskowa wyglądała. Jeszcze innymi zabiegami, które potem były, było wycinanie tych postaci z tła. Tutaj widzicie Państwo, oryginalne zdjęcie, to po prawej jest, ci mężczyźni byli sfotografowani na statku, ale później, jak ona używała tych zdjęć do celów naukowych, no statek nie był dobrym tłem do etnograficznych zdjęć, więc zostali wycięci. Tu jest podobna sprawa. Tutaj jeszcze jest też właśnie często, nie wiem, czy to jest palec na obiektywie, czy coś innego, ale też widzicie Państwo, z prawej strony jest taki, no jest jakiś cień, prawda? Coś tam było, no więc to zdjęcie z lewej, jest tam dorysowany brzuszek tego pana i rączka. Ale przy tych wszystkich niedoskonałościach te zdjęcia mają wielką siłę i taką właśnie powiedziałam artystyczną, graficzny walor. To zdjęcie chyba najlepiej to pokazuje. Tutaj mam antropologów z ich kolekcją, którą potem przywieźli do Oxfordu, a Hall swoją część zabrał do Filadelfii. Tu jest kilka zdjęć i właśnie kolekcji, która jest w Pitt Rivers Museum. I na stałej ekspozycji jest dość sporo rzeczy z tej wyprawy, na przykład właśnie ta odzież to jest moje zdjęcie zrobione po prostu w głównej sali wystawowej. Zdjęcia do niedawna tak były przechowywane, teraz Pitt Rivers przechodzi przez bardzo wnikliwą taką rekonstrukcję swoich zasobów i to wszystko już o wiele lepiej wygląda. Jej wyprawa była bardzo w prasie, nie tylko brytyjskiej, ale też amerykańskiej, omawiana. Tutaj mam tylko jeden z pisma The Sun i zresztą to jest akurat właśnie rzecz, którą mam dzięki Agnieszce. To się znajomo wygląda. No właśnie, tak. I to też pokazuje, w jaki sposób moje badania przebiegały. Używałam do tego właśnie koleżanki, przyjaciółki rozsiane w różnych ośrodkach akademickich. Po powrocie Czaplicka, nie mając właściwie z jakiegoś stałego zatrudnienia, no, musiała robić różne rzeczy, między innymi napisała taki travelog My Siberian Year, który niedawno został przetłumaczony na polski, wyszedł w serii Etnografia Ocalona, wydane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zachęcam serdecznie też do poznania tego, ponieważ to jest jedno z nielicznych miejsc, gdzie taką kuchnię etnograficzną możemy też zobaczyć, gdzie babeczka opisze o tym, jak te badania wyglądały, ponieważ nie była to monografia. Monografii nigdy niestety nie ukończyła. Z Henry Hallem się do tego przymierzali, ale tego nigdy nie zrobili. Powstało trochę tekstów, które potem zostały zebrane w latach 90. przez Davida Collinsa w czterotomowym takim dziele, gdzie właśnie jeden tom stanowił właśnie te teksty. W
W Oxfordzie pojawiła się możliwość pracy akademickiej, ponieważ jeden z wykładowców został powołany do wojska i Czaplicka zajęła jego miejsce. To jest właśnie zdjęcie z tego czasu. I tu właśnie, tak jak na okładce, to jest, ono pokazuje wykładowczynię, prawda? Bardzo poważną osobę, która nie ma nic niewieście i jakiejś takiej mało poważnej, poważnego wyglądu, tylko jest poważną wykładowczynią. Przeniosła się wtedy do Lady Margaret Hall. Teraz są zdjęcia z takiego pamiętnika jednej z koleżanek Czaplickiej. I tutaj mamy też znowu jej, ona jest tutaj w środku właśnie w stroju chyba łowickim. To jest zdjęcie z jednego takiego wieczoru tańców ludowych, które sobie uczestniczki kolegium zafundowały. Ale niestety skończyła się ta przygoda z bycia wykładowczynią, ponieważ wrócił z wojny ten wykładowca. Wtedy Czaplicka postanowiła spróbować szczęścia za oceanem. Zwróciła się do Franza Boasa, który był bardzo zainteresowany jej twórczością i bardzo ją cenił. I razem z Virginią Gildersleeve, którą tu widzimy, która była dziekanką Barnard College, czyli żeńskiej siostrzanej uczelni Kalambii, próbowali zatrudnić Czaplicką jako asystentkę Boasa w Barnard College. Niestety nie udało się to. Wydaje mi się, że z powodów takich, że po prostu Boas wtedy miał problemy i był w niełasce wskutek swoich różnych mało popularnych poglądów i po prostu nie udało się to zorganizować. Tutaj jest właśnie ładne zdjęcie przedstawiające z tego czasu pochodzące lunch właśnie studentek Barnard. W końcu znalazła dobre miejsce na Uniwersytecie w Bristolu i tam zaczęła organizować zakład, byśmy powiedzieli, i zamieszkała w jednym z takich typowych domków tamtejszych. Ale niestety właśnie problemy finansowe, uczuciowe i taka nieustabilizowanie życia spowodowały, że popełniła samobójstwo. To jest zdjęcie z tekstu poświęconego jej, napisanego pośmiertnie przez jej polskie feministyczne koleżanki. Takiej publikacji o działaczkach. Udało mi się odnaleźć jej grób. Wtedy tak wyglądał. Napis był wkopany, jakby musiałam się tam dogrzebywać, żeby go w ogóle odczytać. No, to tyle, jeśli chodzi o tą część swojej historii. Zostawimy Czaplicką spoglądającą. Teraz chciałam Państwu coś powiedzieć na temat mojej książki. Nazwałam ją Alternatywna historia, to wystąpienie Alternatywna historia dyscypliny i antropologiczna biografia. Moje badania, których efekt relacjonuje w książce Maria Czaplicka Płeć, szamanizm, rasa, biografia antropologiczna, miały dwojaki cel. Po pierwsze, chodziło o wypracowanie pewnego podejścia metodologiczno-teoretycznego do historii antropologii, skupionego na postaci konkretnego badacza, w moim przypadku konkretnej badaczki, które nazwałam biografią antropologiczną, a po drugie na realizacji tego podejścia i przedstawieniu dobitnego egzemplu, czyli biografii polsko-brytyjskiej antropolożki Marii Czaplickiej, będącego jednocześnie studium kulturowej dynamiki plemienia antropologów z perspektywy ześrodkowanej na osobie, intymnej, bliskiej doświadczeniu i diachronicznej. Tom zawiera w sobie kilka różnych form tekstualno-teoretycznych. Przede wszystkim jest biografią oczywiście, w której narracja jest prowadzona chronologicznie i relacjonuje najważniejsze wydarzenia z życia bohaterki. Materiał został podzielony na szereg rozdziałów opisujących poszczególne etapy jej kariery. Przedstawiam tu wyniki moich badań archiwalnych prowadzonych od kilku lat w Wielkiej Brytanii, Polsce, Stanach Zjednoczonych i Rosji. Tom ten dostarcza także skontekstualizowanej wiedzy na temat formacji intelektualnej, w której wyrastała moja bohaterka, czyli radykalnej inteligencji warszawskiej.
ówczesnej antropologii, której stała się częścią, czyli oksfordzkiej szkole w kursie rasowym, wkładzie kobiet w dyscyplinę. Jest w jej książce jeszcze trzeci rodzaj tekstów prezentujący krytyczne analizy twórczości naukowej i literackiej Czaplickiej. Jej dokonania są przedstawione w kontekście ówczesnej wiedzy oraz tego, jak dany problem był podejmowany później. Dotyczy to szczególnie problematyki szamanizmu, płci i rasy. Wprowadzenie do książki stanowią dwa rozdziały teoretyczno-metodologiczne, w których przedstawiam stan wiedzy i najważniejsze debaty w subdyscyplinie, której mojej praca jest częścią, czyli historii antropologii, a także proponuję i prezentuję formułę biografii antropologicznej jako nowego typu pisarstwa historycznego. Historia antropologii, perspektywa badawcza. Kwestie metodologiczne badań historyczno-antropologicznych nie zawsze były poddawane naukowej refleksji. W mojej książce poświęcam im sporo miejsca. Odwołuję się do rozróżnienia zaproponowanego przez klasyka badań historyczno-antropologicznych George'a Stockinga, który w jednym ze swych wczesnych esejów wyróżnił dwa podejścia do badania dziejów antropologii. Pierwsze, jak je nazwał, prezentystyczne, które charakteryzować miało głównie praktyków tej dyscypliny, czyli antropologów, i historycystyczne, jego własne. Według niego to pierwsze poszukuje w przeszłości bezpośredniego odniesienia do teraźniejszości. Szuka w minionych okresach faktów, które wydają się podobne do tych ważnych obecnie i wyznacza ich pochodzenie. To podejście jest podatne na interpretacje błędne i anachroniczne. Jako alternatywę Stocking proponuje historycyzm, który jest zaangażowaniem w rozumienie przeszłości dla niej samej. To rozróżnienie amerykańskiego historyka wyznaczyło metodologiczną wyobraźnię badaczy zajmujących się dziejami dyscypliny i stało się punktem odniesienia ich dociekań. Podobną dychotomię w odniesieniu do sposobów uprawiania historii socjologii relacjonuje Jerzy Szacki, odwołując się do Roberta Mertona, który zauważył, że często myli się systematyzację dzieła poprzedników czynioną z punktu widzenia aktualnych potrzeb teoretycznych z rzeczywistą pracą historyczną, kiedy to wyjaśnia się fakty w ich kontekście. Szacki nazywa to pierwsze podejście mitologicznym, drugie zaś historycznym. Moje poszukiwania starały się wyjść poza tę dychotomię. Uważam, że jedną sprawą są oczywiste błędy, a inną perspektywa badawcza i teoretyczna wrażliwość. Badania należy prowadzić tak, by odczytać i zrozumieć ówczesne koncepcje czy praktyki w ich własnym kontekście. Trzeba badać historię dla niej samej. O co chodzi historykom? Należy analizować nie tylko opublikowane dzieła klasyków dyscypliny, ale także materiały archiwalne, korespondencje, notatki terenowe, raporty, relacje prasowe, które pozwalają lepiej oświetlić te dzieła. Trzeba oceniać wiarygodność tych źródeł i przydatność dla naszego projektu. Należy stworzyć skontekstualizowany obraz ówczesnej praktyki uprawiania dyscypliny i dominujących teorii. Nam, antropologom, to jednak nie wystarcza. Zrozumiawszy tamtą rzeczywistość, chcemy jej zadać współczesne pytania albo ocenić tamte praktyki i koncepcje pod względem współczesnych standardów, by odnaleźć nowatorskie rozwiązania, czy wręcz przeciwnie, stwierdzić ich zgubny wpływ na rzeczywistość społeczną lub antropologiczną teorię. Uważam, że projekty z dziedziny historii antropologii przede wszystkim mają na celu pobudzić refleksyjność współczesnych praktyków tej dyscypliny i uświadomić im ograniczenia, ale także pozytywny wpływ różnych czynników, co może zainicjować debatę i krytykę wewnątrz dyscypliny i prowokować nowe pomysły, na co szczególnie zwraca uwagę Adam Cooper. Etnografia powinna być rozumiana jako proces uwarunkowany przez siły społeczne, jako zjawisko historyczne, które musi być osadzone na tle kontekstu społecznego, politycznego i ekonomicznego. Takie podejście lokuje samych etnografów i ich dzieła w obrębie procesów społecznych, takich jak kolonializm, ekspansja kapitalistyczna, profesjonalizacja, ruchy praw człowieka czy postkolonializm. W swojej książce staram się właśnie pokazać bohaterkę oraz jej dzieło w kontekście ideologicznego etosu polskiej lewicy, pozytywistycznego modelu naukowości, emancypacji kobiet, ale także rosyjskiego kolonializmu i polskiego nacjonalizmu. Inną motywacją podejmowania badań historycznych nad dziejami dyscypliny jest potrzeba zmierzenia się z trudnymi problemami przeszłości, na przykład określenie udziału przedstawicieli tej dyscypliny w kolonializmie i naukowym rasizmie. W mojej książce dokonuje krytycznej analizy antropologicznego dyskursu rasowego oraz wskazuje jego rolę w twórczości Czaplickiej.
Próbuje także oszacować sytuację badaczki w terenie. Czy brała udział w kolonialnym podziale łupów, w sensie metaforycznym, czy też raczej się od tego dystansowała. Jest jeszcze inna sprawa, o której rzadko się pisze. Eliminowana z historii dyscyplin jest potencjalność, niedokończoność, bo w ogóle nie powstało coś, co mogłoby ewentualnie wejść do kanonu czy szerszej naukowej spuścizny dyscypliny. Po Czaplickiej przetrwała właściwie tylko jedna naukowa książka, Aboriginal Siberia, bo została stworzona i skończona. Niestety po jej własnych badaniach terenowych nie zostało nic takiego, poza kilkoma artykułami i travelogiem Mój rok na Syberii. Staram się dopowiedzieć tę potencjalność, domknąć to, co nie zostało zakończone. Mówiąc metaforycznie, dopisuję konkluzję do jej projektu. Postuluję zatem potrójną kontekstualizację. Zakorzenienie opowieści o bohaterze czy bohaterce w ówczesnej antropologii i w antropologii współczesnej, a także w tamtejszej epoce historycznej z jej intelektualną atmosferą i toczonymi wtedy debatami. Czyli nie jest to po prostu historia dla niej samej, ale historia jako materiał antropologicznej teorii. Ta ogólniejsza narracja, w którą włączam historyczny materiał, jest tym, co różni mnie, historyczkę antropologii, od innych. Historyków idei, historyków nauki czy antropologów, którzy odwołują się do starych koncepcji bez rozważenia ich historycznego kontekstu, po prostu traktując je jak elementy do pobrania z rezerwuaru dyscypliny. Moje podejście można nazwać alternatywną historią dyscypliny, przez co rozumiem autorefleksyjność, problematyzację dotychczasowych sposobów uprawiania refleksji historycznej w antropologii i ich krytykę, ukazywanie cech charakterystycznych badanego okresu nie przez pryzmat dominujących postaci, czyli klasyków, ale przede wszystkim przez zrekonstruowanie intelektualnej i profesjonalnej biografii postaci marginalnej. Poruszanie nie tylko problematyki teoretycznej w antropologii, ale także praktyki tej dyscypliny, organizacji ekspedycji, ich finansowania, tworzenia kolekcji muzealnych, wydarzeń naukowych i tym podobne. Oraz wreszcie skupienie uwagi na historycznym kontekście sytuacji politycznej, jak ruchy niepodległościowe, emancypacyjne, kolonializm, najważniejszych debatach, prawa wyborcze kobiet, socjalizm, rasa, tle społeczno-kulturowym ówczesnej nauki, pochodzenie adeptów, system kolegialny, funkcjonowanie kobiet. Korzystałam z wielu opracowań historyków antropologii. Oprócz tych wymienionych jeszcze chciałabym tu wspomnieć Henrykę Kuklik, Zbigniewa Jasiewicza, Anne Engelking, Jean Vincent, Richarda Hendlera, Davida Millsa, Regne Darnell czy Andre Gingricha. Teraz biografia antropologów jako dane antropologiczne. Biografie antropologów pogłębiają nasze rozumienie historii dyscypliny, pokazują kontekst, z którego rozwijają się idee, rzucają światło na kompleksy kulturowe w określonym czasie i miejscu, ukazują ważność badań terenowych jako doświadczenia i źródła twórczości naukowej, a także znaczenie osobistych kontaktów badaczy jako czynnika rozwoju nauki. Można je też widzieć jako bogate, zogniskowane na konkretnej osobie etnografie, antropologicznych kultur w konkretnym momencie. Pisarstwo biograficzne antropologów wyrasta z metodologicznej tradycji historii życia charakterystycznej dla tej dyscypliny. Zatem nie tylko opisuje ludzi, którzy żyli dla antropologii, ale badanie historii ich życia jest antropologią. Chciałabym tu wskazać moim zdaniem kilka najlepszych biografii. Oczywiście Michaela Younga o Malinowskim jest takim modelowym, ale też Roya Grinkera o Colinie Turnbullu, Sergeja Kana o Olivie Sternbergu, Nancy Lutkaus o Margaret Mead czy Patryka Wilkena o Lewistrosie. Teoretyczny namysł nad tym pisarstwem oferuje jeden z tomów Reviews in Anthropology z 2008 roku, gdzie są teksty między innymi Rogera Lomana czy młodego antropologa Patryka LaViolette'a. Inną bliską mi koncepcją jest krytyczna, feministyczna historia antropologii, sformułowana głównie przez Sally Cole, która opracowała biografię Ruth Landes, a także badaczki skupione wokół projektu Women Writing Culture pod redakcją Beharen i Gordon.
polega ta krytyczna feministyczna historia antropologii polega na ponownym przemyśleniu teorii, odkryciu przemilczanych stanowisk przez ponowną lekturę kobiecego pisarstwa antropologicznego. Tradycyjne biografie opowiadają historię sukcesu, legitymizują status jednostek jako wielkich ludzi, zaś feministyczne pisarstwo odkrywa znaczenie codzienności, osadzenie kobiecego życia w relacjach intymności i władzy oraz w kontekście czasu i miejsca. W przeciwieństwie do życia wielkich mężczyzn, które charakteryzuje się dążeniem do wytkniętego celu, egzystencja kobiet jest często powikłana, cechuje ją fragmentaryzacja, marginalizacja i improwizowanie. Życiorys Marii Czaplickiej stanowi dobitne potwierdzenie tej tezy. Parała się wieloma różnymi rodzajami działalności, by w końcu uczynić z antropologii swą profesję, ale bez stałego zatrudnienia, z ciągłymi problemami finansowymi i brakiem poczucia bezpieczeństwa. Ważnym problemem osób opracowujących biografię mało znanych kobiet jest skąpa ilość źródeł. Są to nieliczne publikacje, fragmenty dzienników i przerwana korespondencja. Spuścizną po wielkich mężczyznach opiekują się żony czy inni członkowie ich rodzin. Kobiety naukowczynie zazwyczaj były niezamężne i nie miał kto się zająć tym, co po nich pozostało. Poza tym ich kariery były często niestabilne, przenosiły się z kraju do kraju, z miasta do miasta, podejmując krótkoterminowe kontrakty. I znów życiorys Czaplickiej jest tego najlepszym przykładem. Badacz czy badaczka podejmujący się studium biograficznego, jak i każdego innego zresztą, powinni odpowiedzieć na pytanie, co sprawiło, że zajęli się tym tematem i dlaczego akurat oni są do tego predysponowani. Ja odpowiadam na to pytanie następująco. Bo w Czaplickiej odkryłam swą antropologiczną i feministyczną przodkinię, co pozwoliło mi odtworzyć własną linię tradycji i wywieźć ją z rodzimego lewicowego radykalizmu i doświadczeń pierwszych pokoleń polskich emancypantek, a także docenić ich rolę w intelektualnym rozpoznaniu problemów kobiet i kulturowej konstrukcji kobiecości. Pozwoliło to także na jej przykładzie zbadać ważny okres w dziejach antropologii, okres przejściowy, gdy rodził się model tej dyscypliny jako dziedziny zorientowanej na badania terenowe, ale jednocześnie pokutował jeszcze ewolucjonistyczny sposób myślenia. A dlaczego ja? Bo po latach badań nad historią dyscypliny wypracowałam narzędzia potrzebne w tej pracy. Poszukiwania i oceny źródeł archiwalnych, wiedzę na temat ówczesnego kontekstu kulturowego, ale także znajomość współczesnych teorii antropologicznych, które umożliwiają krytyczną analizę dorobku poprzednich pokoleń antropologów, a szczególnie Marii Czaplickiej i dostrzeżenie jego znaczenia dla nas dzisiaj, zarówno w tym, co powinniśmy docenić, jak i w tym, co może być dla nas przestrogą. W moim ujęciu pisanie biografii antropologicznej jest analizowaniem wzajemnie się przenikających perspektyw życia konkretnej osoby, jej naukowych poszukiwań, historii antropologii oraz atmosfery intelektualnej tamtych czasów. Czynione to jest z inspiracji współczesnymi koncepcjami i metodologiami, które są elementem mojego wyposażenia, które ogólnie nazwałabym podejściem antyhegemonicznym, a także stanowiska podkreślającego antropologiczną refleksyjność i sprawstwo indywidualnego badacza czy badaczki. Co do kontekstu historyczno-kulturowego, chciałabym przedstawić kilka, moim zdaniem, najważniejszych, choć oczywiście nie jedynych wniosków z moich dociekań biograficzno-antropologicznych. Ważne było zbadanie kulturowego tła, z którego wyrosła Czaplicka. Składało się na nim kilka elementów. Gwałtowne przemiany gospodarcze, którym ulegało Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku, wiążące się z nim transformacje społeczne i rola, jaką w nich odgrywała inteligencja, a także światopoglądowe znaczenie radykalnego jej nurtu i współistniejącego z nim kobiecego aktywizmu. Zaangażowana postawa społeczna, dążenia emancypacyjne oraz niepodległościowe stanowiły nieodłączne składniki kontekstu kulturowego, w którym działała w młodości i który ją kształtował. Profesjonalizacja antropologii w Wielkiej Brytanii i udział kobiet w tym procesie stanowiły kolejny kontekst, w którym działała. Powstawanie towarzystw naukowych stanowiło pierwszy etap instytucjonalizacji nowych XIX-wiecznych dyscyplin. W nich też jako pierwszych pojawiły się kobiety, które interesowały się badaniami naukowymi i starały się realizować swoje aspiracje. Pokazałam tak, jak trudne niekiedy były początki ich udziału w tych towarzystwach. Pionierki nie miały zazwyczaj przygotowania akademickiego, bo nie wolno im było studiować. Nadrabiały to pracą i zaangażowaniem, ale ciągle były postrzegane jako amatorki.
Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy do nauki weszły kobiety, które odebrały solidne wykształcenie akademickie, jak na przykład Czaplicka. Z drugiej strony członkowie towarzystw naukowych bronili się przed inwazją kobiet, bo mogło to podważyć ich reputację jako uczonych. Było to szczególnie widoczne w przypadku nauk, które walczyły o uznanie jako dyscypliny akademickie. Zatem wewnętrzna logika rozwoju i instytucjonalizacji nauki nie sprzyjała kobiecym ambicjom. Innym problemem były ówczesne normy obyczajowe, które uniemożliwiały kobietom uczestniczenie w debatach naukowych dotyczących niektórych tematów związanych z seksualnością. Bardzo dobrym przykładem służy dyskusja, którą Czaplicka odbyła z Maretem na temat tego, czy na posiedzeniu Royal Anthropological Institute może mówić o małżeństwie grupowym na Syberii, czy może lepiej nie. No i doszli do wniosku, że lepiej nie i arktyczna histeria będzie lepszym pomysłem. Te ograniczenia zawężały dyskusję akademicką, która zgodnie z etyką badań naukowych powinna być wolna i nieskrępowana. Niektórzy antropologowie widzieli więc w udziale kobiet w towarzystwach naukowych zamach na swobodę dociekań badawczych. Z kolei zwolennicy dopuszczenia kobiet do towarzystw naukowych kierowali się czasami nie tylko chwalebną zasadą równego dostępu do wiedzy wszystkich zainteresowanych bez różnicy płci, lecz raczej chęcią zwiększenia poparcia dla siebie samych we władzach tychże towarzystw, czy wzrostu dochodów ze składek członkowskich. Naprawdę, na tego typu przykłady natrafiłam. Bardzo ważną postacią dla intelektualnego rozwoju Czaplickiej i całego pokolenia antropologów na początku XX wieku był Robert Maret, będący przykładem uczonego, który w swojej praktyce naukowej nie opuścił co prawda gabinetu, ale miał już wyraźną świadomość znaczenia badań terenowych prowadzonych przez samych antropologów i przygotowywał do tego zadania swoich następców. Maret jest również przejściowy pod względem teoretycznym. Był niewątpliwie ewolucjonistą, ale w jego sposobie myślenia były też zarodki innych systemów teoretycznych, jak fenomenologia religii, podejście strukturalne, ale przede wszystkim wyraźne elementy myślenia funkcjonalistycznego. Jego przykład pokazuje dynamikę antropologicznej teorii, która nie rozwijała się skokowo od jednego paradygmatu do drugiego, ale płynnie niosąc w sobie różnorodne elementy. Innym procesem, w którym współuczestniczyła Czaplicka, była profesjonalizacja antropologii. Nauka ta z hobbystycznego zajęcia nielicznych uczonych w drugiej połowie XIX wieku, na początku XX stawała się dyscypliną akademicką z powiększającą się z roku na rok grupą wykształconych badaczy i badaczek terenowych. Niestety, nie znajdowali oni jeszcze wtedy łatwo stosownego zatrudnienia. Nieliczne posady wykładowców obejmowali mężczyźni, a kobietom zostawały słabo płatne albo w ogóle niepłatne płace pomocnicze i redaktorskie. Czaplickiej przypadło w udziale przecieranie szlaków kobiecej aktywności w Akademii. Nie było to zadanie łatwe. Pierwsza wojna spowodowała, że jak wiele innych kobiet w Wielkiej Brytanii mogła zająć miejsce zarezerwowane dotąd dla mężczyzn, jednak praca wykładowczyni etnologii w Oksfordzie dobiegła końca, gdy wrócił z wojska kolega, którego zastąpiła. W Polsce w ogóle nie znalazło się dla niej żadne stanowisko akademickie. Wtedy najważniejsza była tu rodzima etnografia, która realizowała aspiracje narodowe nowego państwa. Czaplicka nie mogła raczej pomóc w tym zadaniu. Nie można się więc dziwić, że w katedrę w Wilnie otrzymała Cezarea udyłem de Courtenay w końcu. Najlepiej pasowałaby do modelu dyscypliny uprawianej przez Franza Boasa i jego szkołę. Łączyła umiejętności z dziedziny antropologii fizycznej i kulturowej, czyli dwóch subdyscyplin tam uprawianych pod wspólnym instytucjonalnym parasolem. Niestety plan, żeby została asystentką Boasa, się nie powiódł, o czym już wspominałam. Trzeba przyznać, że dano Czaplickiej szansę na stworzenie Departamentu Antropologii na Uniwersytecie w Bristol. Mogła to być z czasem ważna placówka badawcza. W Wielkiej Brytanii podejście, które reprezentowała Czaplicka, było ciągle uprawiane przez wielu uczonych, choć powoli odchodziło do lamusa. Ale tam problemem był nie tyle sposób jej uprawiania, co regionalna specjalizacja. Syberia nie miała żadnego znaczenia dla brytyjskiego kolonializmu. Dyskurs rasowy. Bardzo ważne we wczesnej antropologii było pojęcie rasy. Jedno z jej podstawowych narzędzi analitycznych. Wynikało to, jak sądzę, z kilku okoliczności.
po pierwsze, koncepcji samej antropologii, którą rozumiano jako naukę zajmującą się człowiekiem pod względem biologicznym i społecznym, a także jego wytworami. Po drugie, z teorii ewolucjonistycznej, z jej atrybutywnym rozumieniem kultury, co powodowało, iż nie potrafiono ujmować zróżnicowania między ludźmi w kategoriach kulturowych poza różnicą w poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Po trzecie, dlatego do konceptualizowania zróżnicowania między ludźmi stosowano pojęcie rasy i odwoływano się do percepcyjnych oczywistości. Ludzie różnią się między sobą, co widać gołym okiem, tak jak oczywistością było zróżnicowanie płciowe. Nauka polegała na klasyfikowaniu, dzieleniu na kategorie, wydzielanie i systematyzowanie ras ludzkich było zatem poważnym zajęciem naukowym. Oczywiście cały czas, jak mówię rasa, to Państwo rozumiecie, że to jest w cudzysłowie. Dyskurs rasowy w antropologii przechodził od tamtego czasu różne fazy, a po 100 latach od powstania dyscypliny okazało się, jak ujął to Lévi-Strauss, że to nie kultura jest funkcją rasy, jak pierwotnie sądzono, ale dokładnie odwrotnie, rasa kultury. Antropologiczne zainteresowania Czaplickiej ogniskowały się na etnologii, czyli badaniu zróżnicowania rasowego, jak ją wówczas rozumiano. Wiele elementów jej podejścia jest problematycznych. Przede wszystkim używała ona określeń rodzaju rasa tunguska, które, jak sama twierdziła, została wyróżnione na podstawie kryterium językowego, a nie biologicznego, a jednocześnie poszukiwała typu rasowego, czyli używała konceptu antropologii fizycznej. Pomysł użycia metody genealogicznej w badaniach rasowych był może wtedy nowatorski, ale z punktu widzenia teorii biologicznego dziedziczenia niewiele wnosił. Dyskurs rasowy daje się odnaleźć w większości jej prac. Jego rolą było najwyraźniej unaukowienie jej badawczych przedsięwzięć. Dotyczyło to nie tylko jej badań syberyjskich, ale na przykład jej pisania o Polsce, gdzie też odwoływała się do dyskursu rasowego i podkreślała jednolitość rasową Polaków jako argument za tym, że powinni mieć swoje państwo. Trzeba jednak podkreślić, że była zwolenniczką egalitaryzmu w tym zakresie. Jeżeli pisała o nierównościach między ludźmi, to wynikały one z różnicy w poziomie kultury, a nie wrodzonych różnic rasowych. I chciałabym zakończyć problematyką związaną z szamanizmem. Innym ważnym wnioskiem z badań dotyczących biografii twórczości Czaplickiej jest obserwacja jej podejścia do szamanizmu. Jako wykształcona geografka miała predylekcję ku wyjaśnieniom deterministyczno-środowiskowym, ale jej prace były także bardzo maretowskie w podkreślaniu psychologicznej funkcji religii. Co więcej, antropolożka miała świadomość, że nie da się łatwo rozdzielić różnych systemów religijnych i że często ma się do czynienia z ich przenikaniem się i synkretyzmem, choć nie używała oczywiście tego określenia jeszcze. Sądzę, że Czaplickiej odpowiedź na pytania o kulturowy sens szamanizmu zawierałby przede wszystkim tezę, iż główną rolę tego systemu religijnego było redukowanie niepewności spowodowanej warunkami klimatycznymi. Późniejsi badacze często oskarżali Czaplicką o patologizowanie szamanizmu i łączenie go z histerią arktyczną, na przykład Eliadę. W swym gabinetowym studium poświęciła ona wiele uwagi psychopatologicznej podstawie szamanizmu, jak to określano, ale w tekstach opublikowanych po powrocie z ekspedycji teoria ta już się nie pojawia. Nie przeszła zatem testu terenowego. W terenie Czaplicka zajmowała się szamanizmem tak, jak czynią to współcześni antropologowie. Badała, co ludzie mówią i myślą o swych wierzeniach i praktykach, a także jaką funkcję pełnią one w ludzkim życiu. Trzeba wspomnieć, że do Aboryginal Siberia odwoływała się na przykład Ruth Benedict we wzorach kultury, gdzie posiłkowała się tym materiałem do swoich relatywistycznych tez. I oczywiście obecny tutaj Jerzy Sławomir Wasilewski w swojej książce Podróże do piekieł. Co do płci i genderu, bardzo nowatorskie było jej teoretyczne ujęcie problemu zmiany płci szamanów i teza, że stanowili oni trzecią kategorię społeczną obok mężczyzn i kobiet. Jest to szczególnie warte podkreślenia, gdy weźmie się pod uwagę ograniczone instrumentarium pojęciowe, którym dysponowała. Przede wszystkim dotyczy to braku konceptualnego rozróżnienia na płeć i gender, choć samą odmienność badaczka już zauważała.
dostrzegała wyraźną różnicę między zmianą płci w sensie biologicznym i zmianą płci w sensie socjologicznym, czyli roli społecznej czy kulturowym, obowiązujących tabu, stroju, wyglądu. Dla wielu późniejszych antropologów ta i inne jej propozycje były inspiracją, którą rozwinęli w ciekawe teorie, a także wykorzystywali w działalności emancypacyjnej ruchu LGBT, pokazując różne kulturowe manifestacje homoseksualności, na przykład Stephen Murray w licznych swoich publikacjach, gdzie właśnie odszukuje pewne kulturowe urządzenia, które pozwalały homoseksualność. Ale też Marjorie Balzer, która pisała o mocy genderowej ambiwalencji. Co zaś się tyczy sposobu rozumienia przez nią płci, przez Chappiską, to bez wątpienia wpisywało się ono w dominujący wówczas model kategorie kobieta i mężczyzna były dla niej oczywistościami, choć jej własne doświadczenie kobiety podejmującej się zadań uważanych wówczas za męskie, czyli nauki, destabilizowały go. Chappiska nie rozwiązała tego problemu przez dostrzeżenie kulturowego charakteru męskości i kobiecości, a poprzez doszukiwanie się w sobie współwystępowania esencjalistycznie rozumianych cech kobiecych i męskich. Problem ten był możliwy do zanalizowania dzięki twórczości poetyckiej Marii Chappickiej, gdzie dawała ona wyraz swym klosterkom tożsamościowym. Chappicka była także może nie prekursorką, ale bardzo ważną postacią w czymś, co można by nazwać antropologią zaangażowaną, ale w inny sposób niż wcześniejsi teoretycy antropologii, którzy od czasu do czasu brali udział w debacie publicznej, jak na przykład Boas był dobrym tego przykładem. Ona po prostu musiała zarabiać na życie w różny sposób, dlatego angażowała się często jako ekspertka, czy jako publicystka, czy pisarka. I także to zaangażowanie miało trochę inny wymiar. Podsumowując, pod względem teoretycznym antropologia Chappickiej reprezentowała ówczesne tendencje. Ramę konceptualną stanowił ciągle ewolucjonizm, ale w szczegółowych problemach pojawiały się zalążki bardziej nowoczesnych podejść, funkcjonalizmu i relatywizmu kulturowego. Pod względem metodologicznym Chappicka realizowała dominujący wtedy model badań surveyowych, czyli ekstensywnych badań dużych obszarów. Planowała jednak wrócić na Syberię, więc jej nowa ekspedycja mogłaby mieć bardziej intensywny charakter i realizować postulaty metodologiczne formułowane wtedy właśnie przez Malinowskiego. Choć jednocześnie trzeba mieć świadomość, że przez kilka następnych dziesięcioleci jakiekolwiek badania na Syberii prowadzone przez cudzoziemców były niemożliwe. Biografia antropologiczna, tak jak ją w tej książce proponuję, pozwala nam zatem zobaczyć, jak powstaje i jak jest produkowana wiedza naukowa. Jak nasza dyscyplina doszła do miejsca, w którym się obecnie znajduje. Jakie problemy badawcze zajmowały naszych poprzedników i poprzedniczki i co z tego wynikało. W jaki sposób nauka funkcjonuje w osobistym doświadczeniu badacza, szczególnie gdy jest kobietą. Jakie piętno zostawia na jej życiu, ale też jak jej poczucie sprawstwa i podmiotowości może wzbogacić i kształtować praktykę dyscypliny. Badanie archiwów i źródeł historycznych nie jest jedynie zajęciem antykwarskim, by użyć ulubionego terminu polemicznego Malinowskiego, lecz można je widzieć jako specyficzny rodzaj badań terenowych prowadzonych nad przeszłością własnego plemienia. Intensywne wgryzanie się w ówczesny kontekst kulturowy, by na jego tle lepiej poznać własny. Starałam się uciec od dychotomii prezentyzm versus historycyzm ku takiemu sposobowi uprawiania badań nad historią antropologii, które tworzył bogatą i skontekstualizowaną relację o praktykach, ideach i zaangażowaniu naszych poprzedników i poprzedniczek, co pozwoli nam, współczesnym antropologom i antropolożkom, na refleksję nie tylko nad własną genealogią, antropologicznym matrylinearzem, ale przede wszystkim nad naszym sposobem uprawiania dyscypliny tu i teraz, nad obecnymi praktykami, zaangażowaniem w teorię, wrażliwością metodologiczną. A cel ten łatwiej osiągniemy, studiując historię porażki, a niedokończoności, niezrealizowania, która łamie obowiązujący model historii sukcesu i wieku pomnego wkładu w dyscyplinę kanonizowanych ojców założycieli. Dziękuję.